Siema, siema, hejos. Przed ósmą jest, jedziemy za Toruń na szkolenie do Kajo. Bardzo istotną, ważną sprawą jest nauczyć się dobrze składać pitbajki, dirtbajki, nie wiem, kłady czy są do składania też, ale jedziemy całą ekipą właśnie na taką naukę. Żeby dobrze sprzedawać, żeby klienci byli zadowoleni, no to musimy takie szkolenie przejść. Trzymajcie kciuki. Przeszkoleni będziemy mogli sprzedawać. Jutro już pierwsza dostawa Kajo u nas na salon wlatuje. Dojeżdżam po busa, a tymczasem, bo się pakujemy, w Czech jedziemy. Kluczyki mam. No i płyn do spryskiwaczy, do busa oczywiście musi wlecieć. Pogoda jest jaka jest, ale musimy mieć czyste szyby. Tak, szybko jedzie. Zdejmiemy jednego niżej. Oto 3 minuty. No i Bleku jedną MRF-ę je złożył. 140. I teraz chwila prawdy, czy odpali. Kto pomoże przytrzymać? Nie ma stóp. Czyli bypass z tym, z paliwem. Może ja odpalę, co? Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, przepraszam. O kurwa. Paliwa tyle co w gaźniku. Zaraz zgasi. Nasze dzieło. Jeździ, odpala. MRF-a 140. Przenobyliśmy w centrum składania pitbajków. Teraz jedziemy do centrum marketingu Kajo na dalsze szkolenie. W międzyczasie tankowanie paliwa, busa, bo nam zabrakło. I wlewamy płyn. Jak się ten płyn nazywa, majster? Doris. Doris. I co, czujesz jak pachnie? Cukierki, coś. Takie cukierki, buble gum, nie? Coś. Proszę, proszę. Dziękuję bardzo. Jedziemy dalej. Mała kawa. Piąty
piątka to pełna. O. Cała piątka. Cała piątka wchodzi. No tam co? Kipa kurde się wylała. Ale tak to piątka. Nie wiem ile było coś. Co, dobrze myje? No. Czujesz zapach? Ładnie pachnie. Jesteśmy w centrum feedbike.pl. O, jaki tu wielki sklep jest! Kurde, co tu jest grane? Siemanko. Siemanko. I co tam psychać? Dobrze wszystko, cześć. Bartek. Dobrze, Jarek. Mogę cię nagrywać? No śmiało. Feedbike TV. Nie ma tutaj kasy. Kurde, powiedz, co ty tu masz? Wszystko co trzeba. Dobry. Dobry. Cześć. No cały czas. Patrzcie, małe buciki nawet. Ty kurde. To takie centrum to trzeba u nas zrobić jeszcze. Siemanko. Siemanko. Cześć, Dawid. Cześć, Jarek. Znamy się tylko z telefonu. Z telefonu. Jo. No. Co tam? No przyjechałem tu, kurczę, do Żanety. Zaraz cię zaprowadzę, no. Dobra, zaraz dobra. Zaprowadzę, tutaj widzisz na Bigbike.pl. Tak właśnie, żebyś zobaczył, no, jak to widzę wygląda. Właśnie, kurde. Co? Pooglądaj, a zaraz pójdziemy tak. No oglądam właśnie i po prostu nie wierzę, że tyle tego tu jest. No u ciebie może być to samo, nie? No. Taki jest plan. Super moto. Tak, no. No taki jest plan. Kurde, nie wiem. Chłopacy z tobą? No. Ale wiesz co, zaskoczyło mnie, że w ogóle te małe buciki są dla juniorów, wiesz? No ja jest tego full, nie? Tak wszystko. Kurczę, ci powiem, i bluzy dla juniorów. Nie, no szok. To jest po prostu... Kaju rowery? Dobra, no chodźcie do Żanety, was zaprowadzę. Takimi tyłami. Zjedę do studia. Ale to jest cała seria Kajo, nie? Od najmniejszego do największego. O, właśnie. Jestem w studio. W studio Kajo, tak? Jak to się nazywa? Powiedz mi. Kręcimy rzeczy. Aha, Pitbajka TV tutaj wszystkie no, rzeczy się kręci. Fajny tunel. Ja tam będę w środku? Mhm. O kurde. Dobra. No mówiłeś mi. Wyjeżdżam z fakturą. Jutro Pitbajki do mnie przyjeżdżają na sklep. No i będziemy kręcić dalsze odcinki. Z wjazdu tych sprzętów, z montażu. Nara, hejos. Żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.